Licz sumę kwadratów pierwiastków równania kwadratowego. I tak. Sumę kwadratów pierwiastków równania kwadratowego. O co z tym chodzi? Mamy sumę pierwiastek. Jeden pierwiastek, drugi. A ma być suma kwadratów, czyli robię jeszcze kwadrat. Równa się. No nie wiemy ile, no nie? Ciężko stwierdzić. I tak. W tym zadaniu trzeba skorzystać z wzorów Wieta, bo jest szybciej. Możesz wyliczać pierwiastki z każdego równania, jak lubisz. Nikt ci tego nie broni. Ja będę korzystać tutaj z wzorów Wieta. A wzorów Wieta mamy tyle. X1 plus X2 równa się minus B przez A. I mamy X1 razy X2 równa się C przez A. I tak. Tutaj w tym miejscu to nie przypomina nam tego, no nie? Ale możemy sobie ten wzór wykombinować, korzystając z czegoś takiego. X1 plus X2 podniesione do kwadratu równa się X1 do kwadratu plus 2X1 razy X2 plus X2 do kwadratu. I tak, to jest wzór skróconego mnożenia. W tym miejscu, czekajcie, sobie wezmę zakreślacza, tu to plus to, to jest to, co chcemy mieć, no nie? Więc to przerzucę na jedną stronę, znaczy zostawię tam, gdzie jest. I tutaj ten środek, czyli to, przerzucę tu. I co otrzymam? X1 plus X2 do kwadratu minus 2X1 X2. Tak? Więc tu mam wzór. I dlaczego on jest fajny? Bo w nawiasie mam x1 plus x2 i tutaj mam nasz wzór Wieta zastosowany. X1 razy x2 jest tu. Więc mogę sobie zapisać to tak, że to jest minus b przez a do kwadratu minus 2c przez a. No i tak, lecimy z przykładami teraz. 1, 2, 3, 4. Ważne, by w każdym przykładzie sprawdzić, czy delta jest większa bądź równa 0. Dlaczego? Bo muszą istnieć pierwiastki równania kwadratowego, żeby móc korzystać ze wzorów Wieta. Więc tak, przykład numer 1. Mamy x kwadrat plus 9x plus 6 równa się 0. Moje a równa się 1, moje b równa się 9, moje c równa się 6. Delta to, przypominam, b kwadrat minus 4ac. 9 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 6. Otrzymujemy 9 do kwadratu, to jest 81. Minus 4 razy 6 otrzymujemy 24, prawda? I teraz mamy co? 81 minus 24 jest 57, czyli delta jest większa od zera. Więc teraz mogę zastosować nasze wzory. Więc x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu równa się minus b, czyli mamy tak, minus 9 przez a, czyli 1 do kwadratu minus 2 razy c przez 1, oj, 6 miał być. Więc mamy tak, tu mamy 81 minus 12. 81 minus 12 jest 69. Przykład numer 2. X kwadrat plus 4x plus 9 równa się 0, a równa się 1, b równa się 4, c równa się 9, delta równa się b kwadrat minus 4ac, 4 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 9 równa się 16, minus 36 to jest minus 20, delta mniejsza od zera, brak rozwiązania. Trzeci przykład. Ojojojojoj. Jest x kwadrat plus x minus 1 równa się 0, a równa się 1, b równa się 1, c równa się
minus 1 delta, 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 1 równa się 1 plus 4, czyli 5, czyli delta jest większa od 0. Więc liczymy dalej. X1 plus X2, tu mamy kwadraty, to się równa minus B przez B do kwadratu minus 2 przez minus C przez 1. Więc co mamy? 1 plus 2 otrzymujemy 3. Czwarty przykład. Minus x do kwadratu plus 6. Minus 5 równa się 0. Ale mi się rodzi. No mi tam. Okej, dobra. Delta to się równa 6 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy minus 5 to się równa 36 minus 20 równa się 16. Delta zatem jest większa od 0. I co ja tu chcę zrobić? Upsi. Zwiesiłam się. X1 do kwadratu plus X2 do kwadratu równa się minus B przez A, czyli 6 przez minus 1 do kwadratu minus 2 razy C przez A. Więc mamy 6 do kwadratu, to jest 36 plus 10 jest 46. Koniec zadania. Jak masz pytania, to piszmy.